A ja nie powiem dobry wieczór, bo nie wiadomo, jak ten wieczór się skończy, czy będzie dobry, czy niedobry, to się dopiero okaże po programie. Ale proszę Państwa, dzisiaj wyjątkowo ze względu na dzień serduszkowy zbliżający się jutro przedstawimy gospodarzy w kontekście tego dnia. Otóż Krzysztof Arsenowicz. Całą prawdę o nim zawiera znana Państwu fraszka Staudingera. On był stały, tylko... One się zmieniały. O właśnie, tylko one się zmieniały. Proszę Państwa, to teraz tak, mój kolega Marek Kulisiewicz. Brawo! Brawo! Brawa! Zawsze za wzór brał motyla, co z kwiatka na kwiatek i zapylał. Proszę Państwa, tak. Ale lecz teraz problem się z tym wyłania. Wciąż z kwiatka na kwiatek, ale już bez zapylania. Andrzej Czos, jak sam mówi o sobie, w głowie wciąż jeszcze erotyczne sfery, ale niżej już tylko emeryt. Zgadzam się. Więc miłosnych przygód Andrzej nie szuka, wierny jednej miłości, dziadka do wnuka. Tu się zgadzam. No i tak. Brawo. No i proszę Państwa, tradycyjnie na rozgrzewkę hymn Biesiadników. Proszę macie to? Otworzyć, tylko Marek zapał światło. Bo nie, no widzicie? Nie. Żeby śpiewać, to trzeba widzieć. No. Ale jest taka fajna atmosfera świeczkowa. No, ale to za chwilę zgasimy. Ale niech Państwo przyjdą do nas pod naszą lampkę. Słuchaj, może zrobić, będzie cieplej. A świeczki, weźcie świeczki bliżej. Weźcie świeczki Marek, włącz na chwilę. No. Ale nastrój nam tu prysznie. No dobrze, nie szkodzi. Do hymnu nie widzicie? Widzicie? Nie musi być nastroju. Proszę Państwa, podnieście rękę, czy widzicie? Widzicie? No widzą Państwo, no dobrze, nie psuj tego. No dawaj Marek. W biesiadnej izbie siedem znów szklaneczką ożywionych, witając przyjemnością tu przyjaciół i znajomych. Dziś znów wesoło będzie nam i nie da się tu ziewać, bo po to ten biesiadny kram, by śmiać się i śpiewać. Bo po to ten biesiadny kram, by śmiać się i śpiewać. Bo wiemy, jak jest zdrowy śmiech i cenne to, co śmieszy, a śmiech bezstronni także niech i serca nasze cieszy. Więc smutek z twarzy tutaj precz, zapomnij to, co gniewa. Na wszystkie zło najlepsza rzecz to śmiać się i śpiewać. Na wszystko zło najlepsza rzecz to śmiać się i śpiewać. I teraz modlitwa. Czasem kiedy przyjdzie czas, że staniesz u stóp tronu, to pokłoń Bogu się popas i powiedz bez pardonu. W niebiańskiej ciszy nie jest źle, lecz inne mam potrzeby. Więc proszę Panie, tam wsadź mnie, gdzie śmiechy i śpiewy. Więc proszę Panie, tam wsadź mnie, gdzie śmiechy i śpiewy. Dla Państwa! Przykład śpiewali w domu, no niemożliwe. No. Drodzy Państwo, spotykamy się dziś w piątek dnia 13. No i a propos, większość ludzi zdecydowanie twierdzi, że liczba 13 jest nieszczęśliwa. A jak już nie daj Boże, 13 dzień miesiąca spotka się z tygodniowym piątkiem, to nieszczęście podwójne. Jest więc wyjątkowa okazja, żeby z tak zwanym przymrużeniem oka powiedzieć, 13 szczęśliwa czy nieszczęśliwa? Właśnie. Historycy twierdzą, że liczbę 13 uznawano za pechową już w starożytnej Babilonii, bowiem następuje po 12. Łamała ona stosowany tam system związany z liczbą 12, a więc
12 znaków zodiaku, rok dzielony na 12 miesięcy, doba na dzień i noc po 12 godzin. Z kolei chrześcijanie uznali, że wyjątkowa pychowość liczby 13 w połączeniu z piątkiem wzięła się stąd, że 13 osobą biorącą udział w ostatniej wieczerzy był Judasz, a w piątek ukrzyżowany został Jezus. Proszę Państwa, tak czy inaczej, przesąd związany z uznawaniem liczby 13 za nieszczęśliwą jest tak wielki, że bywają ludzie, którzy w takim dniu w ogóle nie wychodzą z domu. Ja podejrzewam, że tacy się znaleźli dzisiaj właśnie. A nawet nie wychodzą z łóżka, pod warunkiem, że nie są w tym łóżku sami oczywiście. Też bym nie wyszedł. Jasne. Historia zna fakty, że 13 przerywano na przykład krwawe bitwy w obawie, aby ich nie przegrać. Ludziowi, któremuś z szeregowych żołnierzy nie przytrafiło się jakieś nieszczęście. Uważano, że zginąć w boju 13 to prawdziwy pech, bo każdego innego dnia to już tylko żołnierski obowiązek. No, taka głupota by była właśnie. Albo słuchajcie, coś z życia współczesnego. Ponad 90% par damsko-męskich, proszę Państwa, procent, oczywiście takich, które zamierzają wziąć ślub, nie życzy sobie stawać na ślubnym kobiecu 13. Uważając, że małżeństwo zawarte w tym dniu może być nieszczęśliwe. Zupełnie jakby zawarcie małżeństwa w innym dniu miało tu jakieś znaczenie, prawda? Proszę Państwa, mamy też temat małżeństw bardziej pikantny. Ale to przykład rodem ze sfery artystycznych w Hollywood. Otóż dwa zaprzyjaźnione ze sobą małżeństwa dogadały się w czasie wieczornego spotkania przy barze, mocno zakrapianym, że cała ich czwórka w swoim krótkim życiu, aż 13 małżeństw zawarła. No i proszę Państwa, żeby nie prowokować nieszczęśliwej trzynastki, jeszcze tej nocy zamienili się partnerami. Mało tego, nawet tak inteligentny, światowej sławy pisarz jak Ernest Hemingway miał awersję także do liczby 13. W okresie najlepszej swojej kondycji psychicznej, fizycznej, zasiadając przy barze, Hemingway wypijał tylko 12 drinków, a na kolejny nigdy dotąd nie dał się namówić, twierdząc, że 13 może mu zaszkodzić. Ale dziwna też była sprawa, proszę Państwa, z pewnym ważnym działaczem lewicowym. Otóż, kiedy umierając w poniedziałek 9 dnia miesiąca, zażądał kategorycznie od swoich kolegów partyjnych, aby go nie chowano w nadchodzący piątek 13, bo może go spotkać jakieś nieszczęście. Oczywiście. Towarzysze śmiali się z tego, jak zwykle nie licząc się ze zdaniem tych, którzy odchodzą, zorganizowali pogrzeb właśnie w piątek 13, żeby mieć dzień wolny od pracy, a w sobotę i niedzielę nawet trzeźwienie oczywiście po stypie. I co się okazało, proszę Państwa? Karawan, którym wieziono tego wyjątkowego pesymistę na cmentarz, miał karambol. I to z szybko jadącym policyjnym pojazdem. Skutki okazały się opłakane, nie tylko dla karawanu i z nieboszczykiem. Najgorętszy zwolennik pochówku w piątek 13 sam w tym dniu trafił z zawałem serca do tego samego szpitala, w którym śmiał się z przesądów umierającego towarzysza. No. Podobne dziwne przykłady można, proszę Państwa, mnożyć niemal w nieskończoność. Ale pozwoliliśmy sobie sporo tego przytoczyć, bo są to ciekawostki oczywiście o 13. Ale wyjątkowe zdziwienie budzi fakt, że w paryskim sądzie zarejestrowana jest organizacja pod nazwą Towarzystwo Ludzi Przesądnych. I co to przesądne w swoim statutowym założeniu towarzystwo proponuje? Otóż proponuje kalendarze, w których zamiast piątku 13 dnia miesiąca są dwa czwartki z datą 12. Ale żeby ten nietypowy towar miał popyt, zamieszczone w nim zdjęcia 13 rozebranych panienek. A dlaczego 13? Tu wydawca kalendarza wyjaśnia, na dowód, że panienki, zwłaszcza rozebrane, przynoszą takie same nieszczęście jak liczba 13. A czego to towarzystwo nie proponuje? A właściwie co nie proponuje, a wprost żąda, żeby w obiektach widowiskowych i sportowych oraz na pokładach samolotów nie było
13 rzędów i miejsc numer 13. Także w budynkach mieszkalnych, żeby nie było numeru 13, a w mieszkaniach też numerów 13. Marek, zdaje się, że ty chciałeś nam coś jeszcze powiedzieć. No mało tego, bo natomiast jestem pełen uznania dla innej aktywnie działającej organizacji Nowojorskiego Stowarzyszenia Zwalczania Przesądów. Jej członkowie od wielu lat w każdy piątek 13 dnia miesiąca zbierają się w liczbie 13 na 13 ulicy w Nowym Jorku, w domu pod numerem 13. I co robią? Bezkarnie rozbijają 13 luster dla udowodnienia fatalistom bez osobności związanych z rzekomą feralną liczbą 13. I żeby ich działania były jak najbardziej przekonywujące, wypijają 13 butelek whisky, po czym każdy wsiada do swojego samochodu i jedzie do domu. I uwaga, nie było przypadku, żeby któregoś zatrzymała policja, a tym bardziej, żeby któryś z nich spowodował jakąś kolizję. I to mi się podoba. Precz z przesądami. Stąd w całej rozciągłości uznaję za słuszną, złotą myśl George'a Orwella. Przesąd to ciasnota umysłowa, w której nie mieści się zdrowy rozsądek. No i tu... 13 na godzinę, nie? No, tak. 13 na godzinę. Tak. I 13 za galon. Tak. Proszę Państwa, i chociaż dodam z przykrością, że większość wybitnych osób w całej historii ludzkości obawiała się jednak liczby 13. Jednym z nielicznych, którzy wierzyli, że ta liczba jest szczęśliwa, był wielki wódz narodów radzieckich, General Simus Józef Waciuszka Stalin. Dla podkreślenia swojej wszechstronnej mądrości głosił on, że ważne decyzje podjęte w dniu 13 będą bardzo korzystne dla Związku Radzieckiego i całego światowego komunizmu. Biorąc pod uwagę skutki działalności Stalina, chyba niektórzy powinni jednak zastanowić się nad 13. Szczęśliwa czy nieszczęśliwa? No. No i tyle, proszę Państwa, o 13. Jeszcze tylko zagadka mała. Ponieważ, jak Państwo wiecie, będziemy zagadki zadawać z zagrodami zresztą. Jest piątek, 13 dzień miesiąca. Rano wstałeś z łóżka lewą nogą. W czasie porannej toalety zbiłeś lustro. Pierwszą osobą, którą spotkałeś po wyjściu z domu, była kobieta z pustym wiadrem. Czarny kot przeleciał ci drogę. Idąc do pracy przez park, na trawniku zauważyłeś czterolistną koniczynę. Też przesąd. W tym samym parku ptaszek narobił ci na głowę. Co w takim dniu myśli? Pesymista. Jak Państwo sądzicie? Co myśli pesymista? No. Że ma pecha, nie? No, że będzie to fatalny dzień w ogóle. Natomiast realista, co myśli? Jak może być jeszcze lepiej? Nie. Nie. Dzień jak co dzień, proszę Państwa. Natomiast optymista mówi, to będzie bardzo szczęśliwy dzień, zwłaszcza dzięki temu ptaszkowi. A propos pesymista, optymista, Andrzeju, tylko tak dodam. Słuchajcie, drodzy Państwo, należy pożyczać pieniądze od pesymisty i tak nie wierzę, że oddacie. No i proszę Państwa, co powinniśmy skwitować tę 13? A może jakiś horoskop, czy nie? Nie. O, właśnie! Właśnie! Mamy, proszę Państwa, naszą koleżankę. 13. Może właśnie to tak? Z tym, że proszę Państwa, tekstu Państwo nie macie, ale proszę śpiewać wszyscy 13. 13. 13. Trzynastego brzegów poważnych zrywania i wszyscy sobie śpiewamy. Teraz wy. Trzynastego zdarzyć się może. Trzynastego w różowym korze. Trzynastego nie smucą mnie łzy. Trzynastego piękniejsze ma sny. Trzynastego trzynastego jesteś zły. Ładnie to tak. Wiem, że gniewasz się na mnie.
idź! Trzynastego na twoje imię! Trzynastego twoje myśli są przy mnie! Trzynastego nie widzę twych wad! Trzynastego piękniejszy świat! Trzynastego i dlatego trzynastego śpiewam tak! I wspaniałe słowa pana Mroza! To były piosenki, co? Kasia Sobczyk. Często graliśmy 13, ale rzadko w piątek. Więc nie gniewasz się na mnie, bo z powodu masz tysiąc. Ale jedno ci powiem, jedno mogę ci przysiąc. I śpiewamy. 13. Trzynastego moje myśli są przy mnie. Trzynastego nie widzę twych wad. Trzynastego piękniejszy świat. Trzynastego i do tego trzynastego śpiewam tak. Wspaniale na nich śpiewacie. Dziękuję serdecznie. Jeszcze trzy. Trzynastego od Boża we wad. Trzynastego piękniejszy świat. Lud był trzynastego i piątku mamy jeszcze horoskop. No właśnie, proszę Państwa, chciałem zapytać, czy ktoś na sali jest spod znaku wodnika? Wodnik i ręka w górę. Jest jakiś wodnik? Syn jest. Syn. To szkoda, no. Syn też. Mamy. Nie ma tu żadnego wodnika? Nie wierzymy, a rozumiem. Ale powiemy Państwu o wodniku, kim jest ten wodnik, ale oczywiście jest to horoskop, podkreślam, satyryczny. Mężczyzna. Ma szalony pociąg do gastronomii czwartej kategorii i tendencję do tycia. Przy piciu siorbie. O, czekaj, czekaj. W gościnie pierwszy przy bufecie i zeżre wszystko, co zobaczy na stole, nawet to, co w połączeniu w żołądku może spowodować rozwolnienie. Lunatyk, ale który buszuje nie po dachu, a po kuchni i otwiera lodówki. Nigdy nie oddaje pożyczonych pieniędzy i wciąż kombinuje, jak nie płacić rachunków i podatków. Typowy pływak po powierzchni życiowych wydarzeń. Ze względu na oszczędzanie chętnie zamieszkałby w domu opieki społecznej, a nawet bardzo dobrze czuje się w mamrze. Proszę Państwa, ale teraz kobieta wodnik. Idealna partnerka dla głuchoniemych. Bez przerwy rozgadana, ciągle gdzieś pędzi i czegoś szuka. Dowiedzcie się od swoich koleżanek, która jest wodnikiem. Wzorowy przykład niezgodności z tym, co nakazuje nam matka natura. Pozornie pełna fantazji i bezinteresowności, ale w rzeczywistości robi wszystko pod kątem własnych korzyści. Uwielbia często przemeblować tak swój dom, jak i swoje życie, łącznie ze zmianą życiowego partnera. Choć energiczna i ruchliwa w dzień przy załatwieniu swoich spraw, w łóżku z partnerem raczej nie mrawa, ale w czasie snu chrapie. Jutrzejszego walentynki. Pozwolą Państwo, że troszeczkę poważnie powiemy, kto to był święty Walenty. Bo nie wszyscy wiedzą. Proszę Państwa, Walenty po włosku Valentino urodził się w roku 175, oczywiście naszej ery. Z wykształcenia był lekarzem, a z powołania duchownym, który osiągnął godność biskupa w mieście Terni koło Rzymu. Był to okres cesarstwa rzymskiego za panowania Klaudiusza II Gotyckiego. Cesarz ten zabronił, proszę Państwa, i to ciekawostka, mężczyznom w wieku od 18 do 37 lat zawierać związki małżeńskie, ponieważ uznał, że potrzebuje na podboje ogromną ilość legionistów, a tylko legioniści w tym wieku są najbardziej przydatni, bo nie myślą o żonach, o dzieciach, tylko o walce. Zgadza się? Tak. Zakaz ten właśnie złamał
biskup Walenty, błogosławiąc śluby młodych legionistów. Został za to wtrącony do więzienia, gdzie zakochał się, proszę państwa, w niewidomej córce swojego strażnika. Biskup zakochany. No właśnie, coś. Legenda głosi, że jego narzeczona pod wpływem tej miłości nawet odzyskała wzrok. Gdy o tym romansie dowiedział się cesarz, kazał Walentego zabić. Przed dzień egzekucji Walenty napisał list do swojej ukochanej, który demonstracyjnie podpisał: od twojego Walentego. Egzekucję wykonano właśnie 14 lutego 269 roku. Dodam tylko, że już na początku IV wieku Walenty został uznany męczennikiem chrześcijańskim i świętym, stanowiąc go patronem zakochanych, ale także, i tu uwaga, proszę państwa, chorych psychicznie i epileptyków. No nie wiadomo, czy to jest, to można jakieś powiązanie być zakochanym i być epileptykiem, bo on psychicznie chory, prawda? Ale można przez drżeć z miłości, że się rzuca po ścianach, prawda? Data jego śmierci, 14 lutego, obchodzona jest, proszę państwa, od roku 496 jako Dzień Świętego Walentego. Potocznie nazwanym Dniem Serduszkowym. A więc już jutro Kościół katolicki obchodzi będzie ten dzień po raz 1546. Piękna tradycja, prawda? 1546 rok, proszę państwa, miłości Walentynki, jutro. A te życzenia będziemy składali później, tak? Nie. Za chwilę. A teraz cytaty jakieś. Tak. Mamy tutaj kilka cytatów ludzi takich, proszę państwa, najwybitniejszych myślicieli od najdawniejszych czasów. O, mamy nowych gości, myślałem, że to goście wchodzą, a to racja jeszcze idzie tak. Kochliwe serce zawsze wystrychnie rozum na dudka. Serce ma swoje racje, których rozum często nie pojmuje. Młodość ma to do siebie, że droga do czyjegoś serca jest zawsze krótsza niż do jego rozumu. Prawda? Piękna kobieta podoba się oczom. Niezbyt piękna, ale szlachetna podoba się sercu. Pierwsza jest klejnotem, druga jest skarbem. Pięknej osoby nie musi otwierać do niej ust. Wystarczy, aby otworzył przed nią serce. Mężczyzna o wielkim sercu potrafi kochać 4 kobiety jednocześnie. Czyli, prawda? Ale nie, zaraz, drogie panie. Matkę, żonę, córkę i teściową. Tak, to jest prawdziwy, kochający mężczyzna. Zdziwienie, prawda? Teściową kocha. No tak. Kocha. Śpiewać znam. Tu jednak bym proponował zapewnić nową moment. No dobrze. Pytałeś, czemu w oczach moich blask świat pełen słońca, lśnieni gwiazd. Dlaczego pieśń rozgniewa i radośnie dźwięcząc śpiewa nas promienny czas? Dlaczego miłość otuliła świat? Tak tu ci piosenki pachnie kwiat. Jest jedno małe słowo, co zmieniło w baśnę czoło świat. To słowo znasz i wszyscy. Serce to najpiękniejsze słowo świata. Serce do życia najcenniejszy skarb. Serce miłości hymn, co w słońce wzlata. Do baśni lata, do szczęścia i zaklęty czar. Razem kochani. Serce płonący wiecznie w piersiach płonie. Serce to najcenniejszy życia skarb.
serce, to czyjeś imię takie drogie, to szał i ogień, co niebo z ziemią splód i zwał. Serce to najpiękniejsze słowo świata. Wzruszajmy się, proszę Państwa. Serce to życia najcenniejszy skarb. Serce miłości tym, co słońce wzlata. To bajskrzyk lata, to szczęście i zaklęty czas. Nieprawda, zgadzamy się? Serce to zimne takie drogie, to szał i ogień, co ziemią zwierzę i spasu. Wzruszyłem się, słuchajcie, naprawdę. No właśnie, proszę piękny. Sipy o sercu. Słuchajcie, to jest bardzo dobre, drogie panie, tak. W kinie kobieta do mężczyzny siedzącego obok niej. Niech pan zdejmie rękę z mojego kolana, bo to się źle skończy. Liczę do 1000. Dowcipy o sercu. Rozmawia dwóch kolegów. Wiesz co, wczoraj z okazji dnia serduszkowego wyznałem swojej narzeczonej wszystkie swoje erotyczne przygody z kobietami. I to, że mam za długi i czasem nawet ćpam. I co? Pomogło? Nie pomogło. Nie, teraz, ja chciałem sprostować, Marek. Dawaj, no. Tu nie ma, że mam za długi, tylko że mam długi. No. Co ty? Bo głodnemu chleba masz. No. Słyszałeś to? Tak. Ale mam za długi. Nie, że mam za długi, tylko że mam długi. Ale temu koledze pomogło to wyznanie. Bo kolega się pyta, i co? Pomogło? Nie pomogło. Za 2 tygodnie nasz ślub. Takie są kobiety. Turysta, taki lutowy, w górach do Bacy. Macie w waszej miejscowości jakieś atrakcje z okazji walentynki? Na to Baca. Mieliśmy. Ale rok temu wyszła za mąż. No tak. Słuchajcie, dziewczyna do chłopaka. Będziemy się bawić chowanego? Jeśli mnie znajdziesz, będę twoja, a jak cię nie znajdę, to będę w szafie. List matematyka do dziewczyn z okazji walentynek. Do dziewczyny. Co no. Się dzieje ty dzisiaj? Ty? Za długi, zamiast długi? Mówiłem, żeby to tak. Proszę przeczytać. Pierwiastku ty mój i logarytmie mojego życia. Kocham cię wprost proporcjonalnie do kwadratu. Uwielbiam kosinus twoich nóżek i parabolę twoich bioder. Jeżeli jeszcze nie byłaś dzielona przez innych, to stańmy się ułamkiem społecznym. Ja będę licznikiem, a ty mianownikiem. Z kreską pomiędzy nami w postaci teściowej. A jakie były, proszę państwa, wieczory walentynkowe? Ojciec do syna. O, zauważyłem, synku, że do późnej nocy była w twoim domu jakaś dziewczyna. I co tam tak długo robiliście? No, oglądaliśmy, tato, telewizję. Synu, przecież ty nie masz telewizora. A wiesz, że ona nawet tego nie zauważyła? Tak to jest. No. Nawet, znaczy, jeżeli był, nawet to nie był włączony. No. Dziewczyna z chłopakiem odpoczywają w łóżku po seksie. I on pali papierosa i coś tam oddychają ciężko. I ona marzycielsko i pomyśl, kochany, kiedy się pobierzemy? Tak pali papierosa mówi, myślisz, że uda nam się kogoś znaleźć, kto nas zechce? Rozmawiają dwie koleżanki sercowo. Wiesz, Maciek zaprosił mnie na walentynki do siebie. No i jak było? No fajnie, muzyka, wino, kolacja, ale potem zaczął do mnie się dobierać, więc powiedziałam mu, że nie chcę go widzieć. No i co? Zgasił światło. Ale tam się ostatni śmieje dziewczyny, wiedzą, o co chodzi. Proszę państwa, i wierszyk.
Lubić może każdy z nas, choć 100 razy, gdy ma chęć. Kochać można tylko raz. 2, 3, 4, 5. Ale tak naprawdę... Powiedz, dlaczego drażnisz się ze mną aż tak? Kochać robisz na przekór, jak możesz, człowieku, no jak? Ci, co się lubią, chętnie się czubią, to fakt. Mówiąc najprościej, podobno miłości poznać. Kocham się raz, potem drugi, trzeci i znów. Boże, miew nas tyle celów i pragnień i snów. Kochać się raz, wierzy gwiazdy na bały i sny. Słońce się rodzi nad naszą nadzieją, że teraz to właśnie ty. Długo szukałem, aż się spotkałem w dzień zły. Burza z wichrami, deszcz z piorunami, to ty. Przyznaj się, trudno, było ci nudno, czy nie? Już nie udawaj, za życia przeprawę masz mnie. I kocha się raz, potem drugi, trzeci i znów. Boże, miew nas tyle celów i pragnień i snów. Kocha się raz, bierze gwiazdy, kawały i sny. Słońce się rodzi nad naszą nadzieją, że teraz to właśnie ty. La la la, la 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 la. Kocha się raz, bierze gwiazdy, kawały i sny. Słońce się rodzi nad naszą nadzieją, że teraz to właśnie my. No oczywiście, proszę Państwa, dzień serduszkowy to przede wszystkim sprawy miłosne. A więc kolejne cytaty o miłości naszych wielkich myślicieli. I tu chciałbym podkreślić Państwu, że wiele tych złotych myśli, cytatów znajdziecie w tej książce właśnie Złote myśli dla szarych komórek. Jak ktoś dostanie prezent, albo można kupić za tanie pieniądze, za $5. Poważnie? Tak. Proszę Państwa, cytat. Miłość między dwojgiem ludzi zaczyna się na ogół od porównywania partnera z kwiatami, a kończy się porównywaniem ze zwierzętami. Ja, ty krowo, ty dziku, ty chanie. Tak. Rzadko ty byku. Rzadko ty byku. Najkosztowniejsze jest umiłowanie prawdy. Na miłość, podobnie jak na katar, nikt jeszcze, proszę Państwa, nie wynalazł lekarstwa. Nie ma, nie ma. Po prostu po pewnym czasie samo przychodzi. Prawda? Tak, wiem. Miłość nie jest i nie powinna być potrawą, lecz przyprawą dla naszego istnienia. To prawda. No. Uwaga, są tylko dwie miłości, które na ogół trwają przez całe życie. Miłość do matki i miłość do siebie. To prawda, to prawda. Kto nie kocha i nie łyka, ten ma postać nieboszczyka. Też prawda. Ile jestem ci winna, ile zapłaciłam ci za twe słowa, kiedy zaczynaliśmy wszystko od nowa, kiedy zaczynaliśmy wszystko od nowa. Ale zanim pójdę, chciałam powiedzieć ci, że miłość
To nie pluszowy miś, ani kwiaty, ani też diabeł rogaty, ale miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Miłość to żaden film w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Brawo, brawo. Gdybym powiedział, że tak trudna linia melodyczna, pani się poradziła z tym. Jeden kawał. Mąż czeka, żeby żona poszła spać, bo w lodówce widzi, tam jest buteczka i myśli, ta zołza mi nie da. Poczekam. No, słyszy, człapie tam już po schodach, idzie do sypialni, myśli, za chwilę będzie spokój. Już nasłuchuje cisza, a on na paluszkach po cichutku już otwiera lodówkę, już trzyma buteleczkę za szyjkę, a ta go ca z tyłu za ramię. Zostaw. Stoi, niech stoi. Może ktoś do nas przyjdzie, może ja gdzieś do kogoś pójdę. Dobra, zostawił, poszedł spać. Ale w nocy żona się przytula do niego, tam rączka patrzy, męskość jego się podnosi. Ona rączkę wyciąga, a on cap. Zostaw. Stoi, niech stoi. Może ja gdzieś pójdę, może ktoś do mnie przyjdzie. No. W obronie mężczyzn. Zanim Maria. Brawo, brawo. Zanim pan się krępuje, tak powiedział. Jeśli teściowa wpadnie do studni, to pech. Wypadek. Proszę. To jest wypadek. To wypadek, przepraszam. Tak. To wypadek. A jak się nie utopi, to nieszczęście. Ja teraz przeczytam coś dla kobiet. Raz do lekarza kobieta wpada. Panie doktorze, niech pan mnie zbada. Pani się myli, jestem lekarzem weterynarzem. Panie doktorze, ale ja właśnie zwierzęm się czuję. Gdy rano wstaję, niech pan mi wierzy, biegam po domu jak kot z pęcherzem. Do pracy biegnę jak koń kłusem, jak małpa czepiam się autobusu, jak osioł jestem zapracowana, jak wielbłąd jestem obładowana, jak lwica bronię małżeńskiej cnoty, kiedy wieczorem wracam z roboty. I gdy już usnę, to mi nad głową mąż czule szepcze, posuń się sowo. Więc może jakimś cudownym lekiem uczyni mnie pan jeszcze człowiekiem. Bałwan jeszcze może być, bo ma napadać. Idzie zima, na biało ubrana, cieszą się dzieci, lepią bałwana. Ulepiły też mniejszą bałwankę, może jako żonę, może koleżankę. Cieszył się bałwan i słał amory długo, szczęśliwy aż do tej pory. Gdy u sąsiada się zjawiła bałwanica, spodobała mu się jej spódnica, szalikiem zalotnie wymachiwała i go najbezczelniej podrywała. Jego bałwankę gęś potrąciła, po jakimś czasie z żalu się rozwaliła, a bałwanica go w nosie miała, bo do niej kawka przylatywała. I do jej ucha słodko skrzeczała, posiedzieć na kapeluszu chciała, po jakimś czasie odleciała i więcej się już nie pokazała. Morał z tego wynika. Szanuj i dbaj o to, co masz blisko, bo możesz zostać sam jak bezpańskie psisko. Stoi na stacji moja dziewczyna. Ciężka, ogromna i pod niej spływa. Tłusta oliwa, stoi i sapie, dyszy i dmucha, żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Buch jak gorąco, uch jak gorąco, puf jak gorąco, już ledwo sapie, już ledwo zipie, a jeszcze kawę z kubeczka chlipie. Lecz choćbyś przyszło 1000 atletów i każdy zjadłby 1000 kotletów i każdy nie wiem jak się wytężał, to nie udźwignie taki to ciężar.
Najpierw powoli, jak żółw ociężale, ruszyła dziewczyna po stacji o spale. I biega, przyspiesza i gna coraz prędzej. I dudni, i stuka, łomoce i pędzi. A dokąd, a dokąd, a dokąd? Na wprost, po torze, u górze, burakach, przez most, przez góry, przez tunel, przez pola, przez las. I śpieszy się, śpieszy, by zdążyć na czas. Do taktu turkocze i puka i stuka. Tak to, to gładko, tak lekko, tak toczy się w dal, jak gdyby to była piłeczka. Nie ciężka dziewczyna zziajana, zdyszana, lecz fraszka, igraszka, zabawka dmuchana. A skądże to, jakże to, czemu tak gna? A co to, a co to, a co to ją pcha? Że pędzi, że wali, że bucha, buch, buch. To para gorąca wprawiła ją w ruch. Ta para, co z brzucha żyłami do tłoków, a tłoki nogami ruszają z dwóch boków. I gnają, i pchają, dziewczyna się toczy, bo para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy. I nogi machają, i bucha, i stuka. Tak, to, to, tak, to, to, tak, to, to, tak. No. Dziękujemy bardzo za koncert życzeń. Proszę Państwa, no to na zakończenie taka moja ulubiona, mój ulubiony dowcip. Taki kresowy, śledzikowy troszkę. Dawaj, dawaj, dawaj. No, to pan Józio zaproponował pani Mani randkę. No w kawiarni. Zjedli ciasteczko, wypili kawkę, że była piękna pogoda. No to poszli na spacer. Chodzą sobie, chodzą, trzymają się za rączkę. Nic nie mówią do siebie, tylko się uśmiechają. Nadchodzi wieczór i w końcu pan Józio się zdecydował. Pani Mania, może by poszli do mojego domku, tam miał winko, cieplutkie łóżeczko, to byśmy się troszeczkę popieścili. A na to pani Maja, oj pan Józik kokiet, prosił, prosił i wyprosił. A na co pan, na to pan Józio, nie kochać w taką noc, to grzech. Nie kochać taką noc, to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać taką noc, to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, to się ciągnie i śni, ja. To wszystko nie prawda, to wszystko prawda. Dobrze, gdy w serca brak, bez tego pusty dźwięk ma śmierć i wino traci smak. Nie kochać taką noc, dobrze, gdy tęsknią serca drwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Wow, 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 yeah. Też o miłości, tak? Tak. Ty pokazałaś mi wiele twarzy. Ta pierwsza, ta piękna, prawdziwa, radosna. Następne to chłodna, bezlitosna, obojętna. Ta raniła najbardziej. Aż ujrzałem cię w masce nienawiści, kiedy przybierałaś pozy zainteresowanej i nie mądrej i mądrą udającą, zadziwionej i niezainteresowanej, bez wyrazu, bez myśli, bez uczuć. Grałaś nieustraszona, rozdzierając serce, uczyłaś udawać, że nie boli. Dziękuję. Biesiady satyrycznej. Przypomnieć Państwu mądrości staropolskie. Warto to usłyszeć, bo Polacy rzeczywiście pisali bardzo ciekawie o różnych życiowych, codziennych sprawach. I tak. Nie przebieraj, panno, żebyś nie przebrała, żebyś za kanarka wróbla nie dostała. Dalej. Nie dziw się, że harde, urodziwe panie, bo czym gładsze drzewo, tym trudniej wleść na nie. Gdy dzieweczka, to ją czesz, a gdy większa, to ją strzeż. Jak dorośnie, zapłać komu, by ją zabrał swego domu. Tak, tak.
Każda kobieta dwa razy szaleje. Raz, gdy jest młoda, drugi raz, gdy się bieje. O, to pacjenci właśnie. To pacjentom odbijają się. No tak. Również. To mądrość staropolska. Patrz, jak się nie dają zaraz, się bronią się człowieku jak cytadela. Tylko kobiety jeszcze wierzą w prawdziwą miłość. Dlatego tak dużo jest samotnych kobiet, bo one czekają na tą prawdziwą miłość. No właśnie, przecież tu siedzimy, o co chodzi? A pacjenci to proszę spojrzeć, jestem... Ale Krzysio cały czas szuka. Ja jestem jak przestrzelony jelonek. No. Krzysio szuka i czeka. Dawaj, mężczyźni czekają. Mądrości staropolski ciąg dalszy. Z przodu strzeż się kobity, z boku strzeż się bandyty, z tyłu konia nie tykaj, głupca zewsząd unikaj. I to prawda jest, prawda? To jest to. Słuchajcie, i to jest puenta teraz. Uważajcie, panie, to nie do was, to do wszystkich, głównie do nas. Wzdychać do miłości, gdy już wieku zima, to jakby gryźć orzech, kiedy zębów nie ma. Proszę państwa, i jak Polska Polską od ponad 1000 lat, zawsze w Polsce odbywały się huczne bale. I razem musicie z nami to zaśpiewać na zakończenie. Był raz bal na 100 par, pan wodzirej postrzelał po sali. Koszyk raz, kółko dwa, a pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki co nie pije i nie pali. A tu szalał hiszpański walc ten, cud sprawił i wszyscy śpiewali go tak. Cała sala śpiewa z nami, tańczą walc za walczyka parami. Na tym balu nad balami, na tym co się pamięta latami. Jeśli Hiszpania za morzami, a to zima, karnawał jest z nami. Raz się żyje, zakręćmy się w tańcu w ten czas. Hiszpański walczyk sam raz. Więc ten pan, smętny pan, zdenerwował się coś się okropnie. Pojął, że, słuchajcie, właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tam, walc hiszpański mu dodał odwagi. A tu szalał hiszpański walc ten wyprawiał i wszyscy śpiewali go tak, uwaga. Cała sala śpiewa z nami, tańczą walca walczyka parami. Na tym balu za balami, takim co się pamięta latami. Jest Hiszpania za górami, a tu zima, karnawał jest z nami. Raz się żyje, zakręćmy walczyka w ten raz. Hiszpański walczyk sam raz. Uwaga! Cała sala śpiewa z nami, tańczą walca walczyka parami. Na tym balu, nad balami, takim co się pamięta latami. Jest Hiszpania za morzami, a tu zima, karnawał jest z nami. Raz się żyje, zakręćmy walczykę ten raz. Hiszpański walczyk sam raz. Ole! I proszę państwa, dziękując za wspólną zabawę, zapraszamy na nasz skromny bal, czyli na tańce do białego rana. Dziękujemy serdecznie za to, że państwo przyszliście. Zapraszam swoich znajomych, państwa, którzy brali udział w naszym programie, występowali przed mikrofonem. Równowaga była, dwie panie, dwóch panów, bardzo świetnie. A dla państwa wystąpił Andrzej Szos, Krzysztof Arsenowicz, Marek Kulisiewicz.
nie wystąpili, tylko byli gospodarzami biesiady. Dziękuję uprzejmie. A państwo naprawdę, drogie panie, bo większość pań ściskamy, całujemy was wirtualnie póki co. Ale jak będziemy się tak zaprzyjaźniać i zaprzyjaźniać, to raptem do tego stołu się będziemy tak dosiadali i nie wiadomo, jak to się skończy. No.